Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na wystawę piłkarską poświęconą futbolowi polskiemu i europejskiemu. W dwóch salach można będzie zobaczyć różnego rodzaju pamiątki z ostatnich kilkudziesięciu lat piłki nożnej. Z historią całej polskiej reprezentacji z tego okresu. Tu są koszulki, buty, proporce, patery, puchary, szaliki. Każdy znajdzie coś dla siebie, a zapraszam wspólnie z tymi piłkarzami, od których ta historia się zaczęła. Od tych, którzy stoją na podium olimpijskim ze złotymi medalami zdobytymi po meczu z Węgrami 10 września 1972 roku w Monachium. Zapraszamy serdecznie. Dawniej grano takimi piłkami. Skóra 18 lat, sznurowana rzemieniem, nazywano je węgierkami. No, a dzisiaj to piłeczki wyglądają tak, one są klejone, już nie są zszywane, to jest taka, którą będą rozgrywane najbliższe mistrzostwa. Ona już wody nie wchłania i zatrzymuje wszystkie swoje parametry po meczu, takie same dokładnie, jakie miała przed, czyli wagę, obwód i tak dalej, ciśnienie, to wszystko. No i kiedyś, kiedy rozgrywano mecze takimi piłkami, to grano takimi butami. To jest klasyka butów z lat 50. Czyli każdy z nich waży mniej więcej 2 kg, ciężko to podnieść. Sama skóra pastowała się również na podeszwie, bo podeszwa też była skórzana. No trudno było w tym panować nad piłką. Potem to się wszystko zmieniało, aż doszło do czasów dzisiejszych, takich, w których but waży tyle, co batonik. Dosłownie w takich gra Leo Messi, w takich gra Cesc Fabregas, w takich Sergio Aguero. A tutaj mamy trzy szczególne, które nam na tę wystawę podarował Jerzy Dudek. I to są buty jego kolegów z Realu. Dwaj wicemistrzowie świata, Rafael van der Vaart i Arjen Robben oraz Karim Benzema. I tu mamy taki fajny przykład mody, którą wprowadził David Beckham, umieszczając na językach swoich butów imiona synów, którzy mu się urodzili. To było na językach, a potem to piłkarze umieszczali w różnych częściach buta. I na przykład van der Vaart, który z numerem 23 grał w Realu, obok tego numeru umieścił imię swojego syna Damian. Natomiast Arjen Robben, to są w ogóle szczególne buty, przeźroczyste, proszę zwrócić uwagę. One były robione specjalnie dla niego. Nie tylko się na tym bucie podpisał, ale umieścił tam również imię syna i całą datę jego urodzenia. Te żółte są szczególne. One są po prostu solidnie rozwalone. Dlatego, że na treningu Realu Jerzy Dudek zderzył się z Benzemą do tego stopnia, uderzenie było silne, że Francuzowi pękł ten but, więc chciał go wyrzucić do kosza, ale Jurek powiedział mu chwileczkę. To jest ważny but. Poprosił go o podpis i przywiózł te buty, żeby można je było oglądać. One też nic nie ważą. Dawniej buty, mówię, to jest sam plastik, podobnie jak te dzisiejsze piłki, to już od skóry dawno, niestety, można powiedzieć, odeszliśmy, bo nie ma tego charakterystycznego zapachu, ale w dalszym ciągu jeszcze niektóre firmy produkują buty, tak jak te, ze skóry kangura. To jest Adidas, tam dalej mamy na wystawie buty Michała Żewłakowa, słynny model Puma King, które też są ze skóry kangura. Klasyka gatunku, można powiedzieć, Real i Barcelona, jeszcze bez reklam. Ciekawostka, bo w takich koszulkach Real grał przez wiele, wiele, wiele lat. Biała, bawełniana, bez żadnej reklamy, haftowany herb. I dla porównania ta druga, no prawie nowa, z autografami najlepszych piłkarzy. Raula, Pepe, Ruda van Nistelrooya, Robinho, Fabio Cannavaro. Ale ta jest istotniejsza. W 1975 roku do Warszawy przyjechali przedstawiciele Realu Madryt, żeby namówić Kazimierza Dejnę do gry w Realu.
Nie było to możliwe, bo Dejna był oficerem Wojska Polskiego i Legia nie mogła go puścić, takie były czasy. W związku z tym Real zostawił mu w jakimś tam sensie na pamiątkę i na zachętę tylko tę swoją klasyczną koszulkę, na której ja wiele lat później wziąłem autograf Francisco Gento, piłkarza, który zdobył 6 razy Puchar Mistrzów. Nikt nie pobił tego rekordu. I kiedy w 2002 roku tutaj odbywała się podobna wystawa, Legia grała w tym samym czasie z Barceloną, akurat w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I przyszedł na wystawę wiceprezes Barcelony, który akurat nie miał co ze sobą zrobić, przyprowadzono go tutaj. Popatrzył na tę koszulkę i spytał, a gdzie jest Barcelona? Wtedy koszulki Barcelony tu nie było. W związku z tym tego samego dnia, wieczorem, przed meczem Legii, przed główną trybuną, wręczył mi tę koszulkę z autografami wszystkich piłkarzy, którzy wtedy przyjechali do Warszawy. Jest to już Xavi, jest Filip Cocu, Victor Valdes bronił, to są plejada. Plejada i wśród nich jest ciekawostka, bo autograf rezerwowego bramkarza, na którego wtedy nikt nie zwracał uwagi, bo bronił Victor Valdes właśnie, bramkarz nazywał się Robert Enke i to jest ta tragiczna postać. Niemiecki bramkarz mający szansę wyjazdu na Mistrzostwa Świata do RPA, który zginął śmiercią samobójczą. Niezwykle cenna pamiątka, podobnie jak te dwie klasyczne koszulki Ajaxu Amsterdam w początku lat 70. z autografem Johana Neskensa i FC Porto, którą dostałem od Józefa Młynarczyka, bramkarza drużyny z roku 1987, czyli z roku, w którym Porto zdobyło Puchar Mistrzów. I tu są autografy wszystkich uczestników tego zwycięskiego meczu z Bayernem Monachium. Gablota szczególna, jak właściwie każda inna na tej wystawie, bo tutaj też są wyjątkowe eksponaty. Ponieważ gramy z Czechami, to umieściłem tutaj dwie koszulki czeskie z starą Slawię Praha, której nie można doprać, nawet ona ma około 50 lat. Dukla, w której grał, to jest odpowiednik Legii Warszawa, wojskowy klub, bardzo silny w swoim czasie w Czechosłowacji. Grał w niej taki piłkarz, bardzo znany, Zdenek Nehoda. No i tutaj mamy starą koszulkę węgierską, jeszcze z socjalistycznym emblematem, na której wziąłem autograf Jeno Buzańskiego, prawego obrońcy reprezentacji tej słynnej, która nazywanej Złotą Węgierską Jedenastką, która zdobyła w 1954 roku wicemistrzostwo świata. No i na dole perły kolejne. Ta koszulka w kolorze bordo, proszę zwrócić uwagę, ona jest rozpinana od góry do dołu. Można zakładać marynarkę i iść na zabawę, prawie że. Pochodzi z roku 65, grał w niej czeski piłkarz Józef Masopust, kapitan reprezentacji, która zdobyła wicemistrzostwo świata, zdobywca złotej piłki zresztą, dla najlepszego gracza Europy. I on grał w tej koszulce, to jest koszulka reprezentacji Europy. Grał w niej w meczu pożegnalnym takiego słynnego angielskiego napastnika Stanleya Matthewsa, który występował w swojej drużynie w pierwszej lidze angielskiej już po przekroczeniu 50 roku życia. Kolejna ciekawostka. Zielona koszulka Franza Beckenbauera z meczu z Polską na stadionie dziesięciolecia w roku 1971. Klasyczna bawełna. Niemcy teraz wracają do koloru zielonego. Jest na niej autograf Franza Beckenbauera, który kiedyś wziąłem w szczególnych okolicznościach. To jest koszulka, którą dał mi Kazimierz Dejna. I ja czekałem na jakąś okazję, w której będę mógł wziąć autograf Beckenbauera. Jakoś okazja się nie nadarzała. Jak byłem w Zurychu w roku 2000, wtedy kiedy przyznawano Niemcom prawo organizacji Mistrzostw Świata w 2006 roku, a Beckenbauer był szefem komitetu organizacyjnego, stał się siłą rzeczy po zwycięstwie najważniejszą osobą na wielkiej sali. Był oblegany przez operatorów telewizji z całego świata i ja straciłem nadzieję, że on mi tutaj na tej koszulce autograf złoży. No ale ona jest bardzo charakterystyczna i piątka, numer przypisany Beckenbauerowi również, więc ja tylko tak z daleka mu pokazałem tę koszulkę z przodu, z tyłu i w tym momencie widzę, jak on tam stojąc 20 metrów dalej rozpędza tych fotoreporterów i operatorów kamer, idzie do mnie, pyta się, skąd ty to masz? No a dalej to już,
To już widać, to jest efekt naszego spotkania, jego autograf. Kolejna ciekawostka z tym związana jest taka, że powszechnie sądzi się i słusznie, że reprezentację Niemiec ubiera Adidas. Tak było prawie zawsze, ale prawie, bo na tej koszulce dobrze widać, jaka firma ją wyprodukowała. Jest to angielska firma Umbro. Niebywała, prawda? Tutaj mamy całą ścianę koszulek reprezentacji Polski z ostatnich 40 lat. I to się zaczyna w tym momencie od takiej starej koszulki czerwonej, produkowanej jeszcze przez jakąś wytwórnię prawdopodobnie w Łodzi, chyba to jest łódzki Polsport, koszulka Roberta Gadochy z jego dedykacją dla mnie, co może ma mniejsze znaczenie, ważna jest data tej dedykacji, 8 marca 1975 rok, czyli dzień, w którym Gadocha otrzymał zgodę jako pierwszy polski piłkarz na grę w zawodowym klubie. To był klub FC Nantes. Dalej ta pierwsza koszulka, to jest, ją można zobaczyć na tym słynnym takim kolorowym plakacie reprezentacji przed Mistrzostwami Świata w 1974 roku. To są pierwsze koszulki Adidasa, jakie przyszły do Polski, od razu zrobiono w nich zdjęcie i ta należała do Lesława Ćmikiewicza. Z kolei ta jest ciekawostką innego rodzaju. Grał w niej znany prawoobrońca Antoni Szymanowski. I koszulka pochodzi z meczu z Holandią z 1975 roku, tego jednego z najlepszych, jaki Polacy rozegrali. My byliśmy trzecią drużyną świata, oni wicemistrzami, wygraliśmy z nimi 4-1. No więc koszulka z takiego meczu już jest atrakcją. A cóż dopiero, jeśli się popatrzy, z jakimi orłami Polacy grali. Przecież to jest orzeł czerwony, a nie biały, prawda? I mało kto na to zwrócił uwagę. A stało się tak dlatego, że Adidas dostarczał PZPN-owi koszulki z numerami lub bez, ale zawsze bez godła narodowego. My sobie to godło przypinaliśmy sami i ono wyglądało tak, i jak na tej koszulce czerwonej. No i problem polegał na tym, że nasz przemysł chemiczny jakoś nie dawał sobie rady z tymi emblematami, bo one na deszczu lub pod wpływem potu zawodników farbowały i na białych koszulkach robiły się takie czerwone smugi. W związku z tym przed meczem z Holandią, meczem ważnym, PZPN poprosił Adidasa, żeby nam wyprodukował koszulki razem z orłami i wyprodukował, tylko że czerwone. I nikt na to nie zwrócił uwagi. Tutaj mamy też szczególne koszulki. Tych 5 plus ta na górze należały do Kazimierza Dejny. W tej grał w Legii, w tej grał w Manchesterze, w ostatnim meczu, jaki rozegrał na Stadionie Wojska Polskiego, kiedy w meczu pożegnalnym pierwszą połowę grał w drużynie Legii, drugą w drużynie Manchesteru i właśnie w tej koszulce. Ja wiedziałem wcześniej, że on mi tę koszulkę da do mojej kolekcji, więc on po meczu tylko tak przyszedł, wyjął ją z zapazuchy, taką zmiętą, spoconą. Mówi, chowaj to szybko, bo tam już 20 osób czeka na nią. No i może dzięki temu, że natrafiła do mnie, to jeszcze ją można oglądać. Następna z San Diego Soccer ze Stanów Zjednoczonych. Kolejna błękitna z drużyny World All Stars, drużyna gwiazd światowych. Z meczu przeciwko Kosmosowi Nowy Jork z 30 sierpnia 1978 roku po Mistrzostwach Świata w Argentynie. Kolejna z ostatniego meczu oficjalnego w karierze. W taki grała reprezentacja Polski na turnieju weteranów w Danii w lipcu 1989 roku. Niecałe 2 miesiące później Kazimierz Dejna zginął. No i wreszcie ta czerwona, której nie wymienił z przeciwnikiem, bo mecz był szczególny, bo to jest koszulka z meczu z Argentyną, z Mistrzostw Świata w Rosario. To jest ta koszulka, w której nie strzelił karnego bramkarzowi argentyńskiemu, Filolowi, więc to jest, można powiedzieć, najsłynniejszy karny w historii polskiej reprezentacji. Ona jest szczególna z jeszcze jednego powodu. Tutaj na rękawie widać logo Centrum Zdrowia Dziecka. Centrum, które zostało otwarte 2 miesiące przed rozpoczęciem mundialu.
PZPN poprosił FIFA o zgodę na umieszczenie tego logo i FIFA jeszcze wtedy się zgodziła. Dzisiaj byłoby to chyba niemożliwe. Obok wisi koszulka Grzegorza Laty z meczu z Peru podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii, wygranego 5-1, z jego autografem, on to wszystko napisał. Od tego meczu zaczęła się droga Polski do trzeciego miejsca na świecie. Teleska Blota poświęcona reprezentacji Polski z 2002 roku, tej, która grała na Mistrzostwach Świata w Korei. Więc to są koszulki piłkarzy, głównie z klubów zagranicznych, których występowali. No i nazwiska mówią same za siebie, prawda? A nad nimi wszystkimi czuwa trener Jerzy Engel w swoim słynnym, szczęśliwym płaszczu, który podobno jak zakładał ten płaszcz, to drużyna wygrywała. Jak raz nie włożył i przegrała, to ludzie do niego pisali listy, dlaczego nie był w płaszcz. Więc tu słusznie zauważono, że ten płaszcz przydałby się również paru innym trenerom. Tutaj mamy piłkarzy już z naszej obecnej kadry, więc Robert Lewandowski z Dortmundu, Łukasz Piszczek jeszcze w starej koszulce z Herty. To jest czerwona koszulka Eugena Polańskiego z Mainz, obok żółta Damiana Perkisa z Sochaux, Ireneusz Jeleń i tam dalej są inni piłkarze, a nad nimi wszystkimi czuwa starszyzna, czyli czerwona koszulka należała do Jana Urbana z Osasuny, z tyłu są dwie Andrzeja Szarmacha i Pawła Jana z Osser. No i ta pasy jest najciekawsza, czy równie ciekawa, ponieważ jest to koszulka Juventusu Zbigniewa Bońka. I ona pochodzi tak z roku mniej więcej 83. Ma pod dwiema gwiazdkami, które mówią o tym, że Juventus zdobył więcej niż 20 tytułów mistrzowych. Znajduje się kółeczko w barwach włoskich i ono z kolei mówi o tym, że w tym sezonie Juventus zdobył Puchar Włoch i ma prawo do noszenia takiego kółka. I jak Zbyszek Boniek zobaczył tę koszulkę, to tak w swoim stylu powiedział: a skąd ty masz tę koszulkę? Tak, z takimi pretensjami fajnymi. Mówię: no jak to skąd? No, dałeś mi ją 25 lat temu jeszcze, z dedykacją. On mówi: słuchaj, jakie to szczęście. Z tego co wiem, to jest to ostatnia koszulka moja z Juventusu, jaka w ogóle istnieje. Mówi: z Romy wszystkie się gdzieś zgubiły. No i dzięki temu mamy koszulkę Bońka. Galeria najsłynniejszych polskich nazwisk piłkarskich. Józef Młynarczyk, Andrzej Pałasz z takiego słynnego meczu z Belgią, który nam zapewnił awans do Mistrzostw Świata w Meksyku, i koszulka z tych mistrzostw Stefana Majewskiego z jego autografem. Proszę zwrócić uwagę na tę malutką koszulkę, jak one się zbiegają, jak się bawełna zbiega po latach. Ta koszulka ma już 30 parę lat. I specjalnie prosiłem Włodka Lubańskiego, żeby podpisał się na niej, dlatego że nikt nie uwierzy, że on w niej grał blokerem. Przecież to był kawał chłopa. To jest koszulka ze sztucznego tworzywa, to się nie zbiegła. Grał w niej Jan Tomaszewski w Berszocie. Jeśli ktoś dzisiaj narzeka na brak orła, to niech sobie przypomni, że kiedyś reprezentacja Polski na początku lat 90. grała z emblematami PZPN-u też, tylko wtedy nie wywoływało to takich emocji jak dzisiaj, ponieważ PZPN jeszcze nie był tak traktowany przez kibiców. Rękawice Łukasza Fabiańskiego, pierwsza polska koszulka z orłem w koronie po odzyskaniu niepodległości w roku 1989. No i tutaj mamy trzy koszulki Jerzego Dudka, chronologicznie z Feyenoordu Rotterdam, z Liverpoolu i z Realu Madryt, również buty Dudka. Ta z Liverpoolu jest o tyle interesująca, że ona pochodzi z Mistrzostw Świata klubowych rozgrywanych w Japonii w roku 2005. O tych mistrzostwach świadczą te napisy, ten emblemat. To zawsze z kolekcjonerskiego punktu widzenia zwiększa wartość takiej koszulki. Ale ja poprosiłem Dudka, żeby wziął tutaj autografy wszystkich swoich kolegów klubowych i to są akurat ci piłkarze, którzy zdobyli w tym samym roku, 2005, Puchar Mistrzów.
po zwycięstwie nad Milanem w rzutach karnych i to właśnie wtedy byliśmy świadkami tego słynnego Dudek Dance. Przechodzimy do innej polskiej gwiazdy, Michała Żewłakowa, rekordzisty pod względem liczby występów reprezentacji. I to są dwie jego koszulki z Anderlechtu Bruksela i z Olympiakosu Pireus i jego buty z jego autografem. I z numerem 14, co ciekawe. A dlatego 14, że z 14 grał jego brat bliźniak Marcin na Mistrzostwach Świata w Korei. I od kiedy nie grają razem, a Michał jeszcze grał w kadrze, to jak gdyby ku czci brata nosił zawsze numer 14. Między tymi koszulkami ta czarno-fioletowa to jest koszulka Macieja Szczęsnego, czyli ojca Wojciecha, reprezentanta Polski, bardzo dobrego piłkarza. To jest koszulka z meczu z Brazylią. To Maciej Szczęsny jest rekordzistą Polski pod pewnym szczególnym względem, mianowicie zdobył 5 tytułów w barwach 4 różnych klubów: Legii, Widzewa, Polonii i Wisły Kraków. Idziemy dalej, znowu wspaniałe nazwiska, Jacek Zieliński z meczu z Anglią, Tomasz Wałdoch, Kuba Błaszczykowski z roku 2008, nie grał już niestety w Mistrzostwach Europy w Austrii, bo pojechał tam, ale doznał kontuzji. No i autografy wszystkich piłkarzy, którzy zdobyli awans do tych mistrzostw w Austrii. No i na dole mamy te słynne koszulki, które wzbudziły tyle emocji. I słusznie, bo jednak powinien być orzeł, a tutaj tego orła nie ma. No i kolejne dwie mówiące o historii Jerzy Dudek z Mistrzostw Świata w Korei i z tych samych mistrzostw Emmanuel Olisadebe. To jest gablota trenerska przede wszystkim, więc to są pamiątki Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechniczka. Ale tutaj na dole mamy coś wyjątkowego, czyli taką szczególną czapeczkę z charakterystycznym chwostem. I to jest czapka, jaką Michał Żewłakow otrzymał od PZPN-u i UEFA za rozegranie 100 meczów w reprezentacji Polski. Tam zresztą medal z takim napisem o tym świadczy. Dlaczego czapeczka? Dlatego, że to jest stary zwyczaj brytyjski. Pierwszy mecz międzypaństwowy został rozegrany 30 listopada 1872 roku w Glasgow pomiędzy Szkocją a Anglią. Data nie jest przypadkowa. 30 listopada to są imieniny Andrzeja. Święty Andrzej jest patronem Szkocji. I dlatego tego dnia ten mecz rozegrano. Od tamtej pory każdy piłkarz powołany do reprezentacji Anglii, Szkocji, Irlandii czy Walii otrzymuje na pamiątkę właśnie tego rodzaju czapeczkę, na której jest napisana data, nazwa przeciwnika i inne tego rodzaju informacje. Jeśli ktoś rozegra 100 meczów, ma 100 czapeczek. W związku z tym mówi się, że i tak do dzisiaj w języku angielskim tak się praktykuje, że nie mówi się ile meczów rozegrał piłkarz, tylko ile ma czapeczek, czyli nie how many times, tylko how many caps. Stąd ta czapeczka. Kawałek historii innego rodzaju. Współczesna, czyli koszulka treningowa Franciszka Smudy z jego autografem i z jego butami. Obok marynarki członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeden Polak, który był członkiem tego komitetu, Leszek Rylski. Ma dzisiaj 93 lata, jest starszy o 2 tygodnie od PZPN-u. Znakomicie się z nim rozmawia. W takiej marynarce, gdybyście ją wzięli w rękę, to już nawet dzisiaj można by ją założyć. Jest w znakomitym stanie, a ma około 50 lat. W tej marynarce jeździł na posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA. Otrzymał też dyplom, o tym świadczy, Rubinowy Order UEFA, jako jeden z dwóch Polaków. Drugim był Kazimierz Górski. No i to, co widzimy tutaj na górze. Dwie koszulki bardzo do siebie podobne i to nie jest przypadek. Współczesna koszulka Pogoni Lwów obok Polonii Bytom. Bardzo podobne koszulki, bardzo podobne emblematy. Pogoń Lwów była przed wojną jednym z najlepszych polskich klubów, 4-krotnym mistrzem kraju.
była, można by ją porównać z potęgą Legii z lat 60. na przykład. Bo miała kilka sekcji, nie tylko sekcja piłkarska, ale też wiele innych. Tam grali i startowali w jej barwach najwybitniejsi polscy sportowcy z Wacławem Kucharem na czele. Ale w 1969 roku, kiedy rozpoczęła się wojna i Lwów opanowali Niemcy, Rosjanie, klub przestał istnieć. Został reaktywowany 70 lat później. Dokładnie 10 października 2009 roku odbył się pierwszy mecz po 70 latach między Pogonią Lwów a innym polonijnym klubem Polonia Chmielnicki. Było to wzruszające, dlatego że mecz odbywał się na boisku położonym przy samym murze cmentarza Wyczakowskiego, obok cmentarza Orląt. Przyszło dużo ludzi. Grali młodzi Polacy, którzy już mają ukraińskie obywatelstwo, ale polskie pochodzenie. Dlaczego te koszulki wiszą obok siebie? Kiedy w 1945 roku Polaków z Kresów wyganiano na zachód, ci, którzy mieszkali we Lwowie i w okolicach, osiedlili się w Bytomiu. I tam założyli Polonię Bytom. Nie mogli jej nadać nazwy Pogoń, bo władza się nie zgadzała, więc nadali jej nazwę Polonia, ale przynajmniej utrzymali barwy Pogoni, łącznie z niemal identycznym emblematem, poza herbem Pogoni oczywiście, którego dać nie mogli. I to byli ludzie tacy jak Wacław Kuchar właśnie, słynny trener Ryszard Koncewicz, Józef Słonecki, pierwszy polski zawodowy piłkarz, który przed wojną grał w Trieście. I Polonia Bytom jest kontynuatorem tradycji Pogoni Lwów. Ci, którzy zatrzymali się w Gliwicach, kresowiecy założyli Piasta Gliwice, ci w Opolu, Odrę Opole i wszystkie te kluby mają te same barwy, są to barwy Pogoni. To jest gablota poświęcona Kazimierzowi Dejnie przede wszystkim, czyli jego proporce, jego nagroda dla piłkarza roku 1972, wzorowana na nagrodach brytyjskich. No ale tutaj najważniejsza jest ta patera, bardzo nieefektowna, ta plakieta może należałoby powiedzieć. To jest najstarszy eksponat na tej wystawie. To jest dar Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, który Szwedzi przekazali polskiej delegacji przed meczem 10 lipca 1932 roku w Warszawie. Znaleziono to dopiero na początku tego roku, dosłownie, nie ma w tym żadnej przesady. I to jest w ogóle najstarsza pamiątka, jaka jest w zbiorach PZPN-u. Dlatego, że nieszczęście polegało na tym, że najpierw dotknęła nas wojna i Warszawa, wiadomo, że przeżywała w różny sposób. Potem wiele rzeczy po prostu spłonęło, zginęło, wiele pamiątek. Potem nowa władza robiła wszystko, aby zniszczyć wszelkie materialne dowody pamięci o sanacji, niestety także w piłce nożnej. Potem kilkakrotnie PZPN się przeprowadzał i przy okazji tych przeprowadzek też bardzo wiele rzeczy zginęło. Także tak naprawdę z tego powodu nie ma, jest niewiele pamiątek przedwojennych, to tak bym powiedział. A po drugie, to, co tutaj w ogóle jest w tych gablotach i co pochodzi ze zbiorów PZPN-u, które są bardzo bogate, ma wartość bardziej historyczną niż jakąś taką wymierną, w tym sensie, że reprezentacje Polski niewiele zdobyły tak naprawdę. Bo raptem kilka występów na Igrzyskach Olimpijskich i 2 razy 3 miejsce na Mistrzostwach Świata. Więc trofeów tutaj nie ma dużo. Nie ma dużo, bo ich generalnie nie ma dużo. Tutaj nie ma, dlatego że w PZPN nie ma żadnych pamiątek z roku 1974 na przykład, czyli z okresu największego sukcesu Polski. Tylko w tej gablocie widzimy te proporce. I to są proporce, które wymieniał Kazimierz Dejna na meczach na Mistrzostwach Świata w 1974, 1978 lub wcześniej. I dzięki temu, że on je trzymał w domu, on je oddawał do PZPN-u i potem ja je dostałem, to one są. I to są jedyne pamiątki z tamtego okresu. Innych nie ma. Po prostu to poginęło, zostało rozkradzione. I to jest smutne. Thank you.
przy innej okazji wspominałem o proporczykach, które wymieniał z kapitanami innych reprezentacji Kazimierz Dajna, a ten jest szczególny, właściwie ze szczególnego meczu, ponieważ w tym meczu, to był mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Argentynie w 1978 roku, w Chorzowie, i w tym meczu Kazimierz Dajna strzelił bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Przykra to była sytuacja. Z jednej strony bramka dająca nam awans na mundial, a z drugiej gwizdy kilkudziesięciu tysięcy ludzi tylko dlatego, że Dajna grał w Legii. To jest niezrozumiałe. I tutaj w tych gablotach czterech mamy właśnie to, co normalnie jest w siedzibie PZPN-u w podobnego rodzaju gablotach i czeka tak naprawdę na ekspozycję stałą. Puchar zdobyty przez polskich juniorów w 1961 roku za wicemistrzostwo Europy. To był wtedy ogromny sukces. Albo taką łódź Wikingów, którą otrzymaliśmy od Norweskiego Związku Piłkarskiego 4 września 1963 roku w Szczecinie przed meczem reprezentacji. No i ten mecz, powiedziałbym, byłby jednym z wielu, gdyby nie to, że po pierwsze Polska wygrała 9-0, a po drugie debiutował wtedy Włodzimierz Lubański. Miał 16 lat i 188 dni, jest do tej pory najmłodszym piłkarzem, jaki zadebiutował w reprezentacji Polski. To są pamiątki od niemieckiego Związku Piłkarskiego, od UEFA, z okazji jubileuszu, podobnie jak ten. I tutaj mamy też taki niby nieefektowny gramofon od Związku Piłkarskiego Hiszpanii z jesieni 1971 roku. I to jeszcze z okazji meczu reprezentacji olimpijskich, więc no, wydawałoby się, że no, zwłaszcza z punktu widzenia Hiszpanii, cóż taki mecz może znaczyć, jakie on może mieć znaczenie. No ale z naszego punktu widzenia ma ogromne, ponieważ w tym meczu debiutował Grzegorz Lat. I tak dalej, i tak dalej. Każdy eksponat ma jakąś historię i z różnych powodów warto ją wspominać.